Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo, a z tej strony 11. generacja procesorów Intela. I dzisiaj zapraszam Was na premierowy test. No to od czego by tu... A, zacznijmy od tego, że nie ma kart graficznych. Ta sytuacja na rynku generalnie rzecz biorąc nie jest prosta. Mimo wszystko jednak zapowiada się na to, że dostępność przynajmniej samych procesorów będzie trochę lepsza, tak więc nie przeciągając dalej, zaczynamy. 11. generacja procesorów Intela, czyli Rocket Lake. Nowe procesory, które otrzymaliśmy, to i5, i7 oraz i9. Pełna lista zresztą wyświetla Wam się w tym momencie teraz na ekranie. Procesory i3, Pentium i Celeron zostały tylko odświeżone na poprzedniej architekturze. I co myślę chyba najbardziej ciekawe, to to, że w tym roku model i9 posiada 8 rdzeni i 16 wątków. Dla przypomnienia, w zeszłym roku było to więcej, bo mieliśmy 10 rdzeni i 20 wątków, ale do tego tematu jeszcze wrócimy. Jeżeli chodzi o same procesory, to dalej są one wykonane w 14-nanometrowym procesie. Natomiast jeżeli chodzi o nowości, to mamy 20 linii PCI Express 4.0, 16 dla karty i 4 dla dysku M2, oficjalne wsparcie RAM-u o taktowaniu 3200 MHz, bo teoretycznie powyżej tej wartości jest to już overclocking. Mamy nowy zintegrowany układ graficzny Intel Xe, wsparcie resizable bar, a także Intel chwali się wzrostem IPC do 19%. Jak to z tym będzie, do tego sobie jeszcze wrócimy. Oczywiście wraz z nowymi procesorami zaprezentowano nowe chipsety i płyty główne, więc jeżeli ktoś z Was jest ciekawy tego, to zapraszam Was do linku w karcie, tam macie szczegółowo omówione chipsety, a także szczegółowo omówioną dzisiejszą platformę testową. Najważniejsze jednak moim zdaniem jest to, że w końcu na nieco tańszych płytach głównych z chipsetem B560 czy H570 będziemy mogli podkręcać pamięć, co nierzadko daje nawet większego kopa niż podkręcanie samego procesora. Zanim jednak przejdziemy do faktycznych testów, mamy tutaj do poruszenia jeszcze kwestię zintegrowanego kontrolera pamięci. Otóż Intel wprowadził coś takiego, co nazywa się Gear 1 i Gear 2. W płycie MSI, której ja korzystałem, opcja ta jest nazwana CPU EMC i ma do wyboru trzy opcje: Gear 1, Gear 2 i Auto. Chodzi tutaj po prostu o częstotliwość taktowania kontrolera pamięci i ja wymusiłem tutaj dla wszystkich moich testów Gear 1, czyli taktowanie 1:1 na kościach 3600 MHz, co skutkowało tym, że kontroler pracował w częstotliwości ilu? 18000 MHz. Ale do Gear 1 i Gear 2 jeszcze sobie wrócimy pod koniec tego materiału. Zerknijcie sobie jeszcze na wszystkie części, które zostały użyte do tego testu. No i gdy już sobie to przeczytacie, to nie przeciągajmy dalej, tylko lecimy z testami. Lecimy z Cinebenchem R23 i Single Core Score. Tutaj porównałem Wam dwa procesory, tak abyśmy sobie mogli porównać rzeczywiście ten wzrost IPC. No i cóż, co tu dużo mówić, faktycznie wydajność pojedynczego rdzenia jest naprawdę całkiem spora, tutaj w okolicach tych 20%. Jednakże gdy przejdziemy sobie do normalnego testu Cinebencha R23, no cóż, 11. generacja radzi sobie naprawdę całkiem nieźle, ale 5900 niszczy tutaj mocno. Pamiętajmy jednak o tym, że jest to sporo droższy procesor i ma zdecydowanie więcej rdzeni. W Cinebenchu R20 sytuacja jest stosunkowo podobna, ale Ryzen 5600X był nieco szybszy niż 11600K. Gdy przejdziemy sobie do Blendera, na podium niezmiennie pozostaje 5900X, a za nim 11. generacja. W przypadku V-Raya delikatnie szybciej niż 11600K wypadł tutaj procesor 5600X. Dalej mamy benchmark X265, który polega na enkodowaniu materiału i tutaj sytuacja wygląda zresztą mega podobnie. Przechodzimy do DaVinci Resolve i renderu materiału 1080p i tutaj schemat pozostaje stosunkowo podobny, ale różnica między 5900X a i9 11 generacji nie jest aż tak ogromna. Po tych testach syntetycznych widać tutaj zdecydowanie różnicę. Ja najbardziej ubolewam tutaj z tą kwestią, że nie mam i9 poprzedniej generacji i zdecydowanie w tych wszystkich testach też dużo lepiej wypada 11 generacja niż generacja 9, która była pozbawiona hyperthreadingu. Natomiast we wszystkich testach wygrał praktycznie Ryzen 5900X, ale pamiętajmy o tym, że jest to procesor 12-rdzeniowy, no i jest on też zdecydowanie droższy niż
taka i 9. No i teraz, nie przeciągając dalej, przechodzimy do gier, oczywiście na rozdzielczości 1080p. Startujemy tradycyjnie z Assassin's Creed Odyssey. Cóż, no i tutaj wyniki procesorów są naprawdę stosunkowo podobne. 11. generacja idzie łeb w łeb z Ryzenami z serii 5000. Natomiast jedyny znaczący spadek wydajności możemy zauważyć w przypadku i 5, 9 generacji. Dalej mamy Assassin's Creed Valhalla i tutaj praktycznie każdy procesor wypadł identycznie. Wyniki są naprawdę bardzo do siebie podobne. Dalej przechodzimy do Control i tutaj po raz kolejny wyniki są naprawdę bardzo, bardzo do siebie podobne. Praktycznie każdy z procesorów poradził sobie tak samo dobrze. Gdyby ktoś z Was był ciekawy, jak sytuacja wygląda po włączeniu ray tracingu, cóż, no niewiele się zmieniło. Tutaj różnice między procesorami są naprawdę niewielkie, w granicach błędu. Counter-Strike Global Offensive to zupełnie inna para kaloszy i tutaj zdecydowanie możemy zaobserwować wygrane Ryzenów z serii 5000. Natomiast w przypadku procesorów 11 generacji, no widać znaczący przyrost nad poprzednikami. Cyberpunk 2077, no i tutaj 11 generacja idzie naprawdę łeb w łeb z Ryzenami z serii 5000. I piątka wypadła nawet delikatnie lepiej niż Ryzen 5600X, a zdecydowanie najsłabiej poradziła sobie 9600K. Doom Eternal i tutaj dość znaczące zwycięstwo ze strony 11 generacji. Te procesory poradziły sobie w tej grze najlepiej. Dalej mamy Need for Speed Heat. Jest to gra, która również dość mocno obciąża procesor. Tutaj ex aequo pierwsze miejsce mają Ryzeny z serii 5000, natomiast Intele 11 generacji poradziły sobie troszeczkę gorzej. Dalej mamy Red Dead Redemption 2 i tutaj po raz kolejny delikatne zwycięstwo ze strony Ryzenów z serii 5000, natomiast i 9 i 5 prezentują bardzo, bardzo podobne wyniki. No i nasze testy kończymy Wiedźminem 3, gdzie również Ryzeny po raz kolejny zdobywają zwycięstwo, a 10 i 11 generacja praktycznie idą łeb w łeb. Oczywiście są takie gry, w których na przykład Intel radzi sobie lepiej, jak na przykład Doom Eternal, czy są gry takie, w których Ryzeny sobie radzą lepiej, jak na przykład Need for Speed czy Wiedźmin. Z drugiej strony jednak nie są to jakieś kosmiczne różnice w tych obydwóch przypadkach, żeby moim zdaniem determinowało to, czy warto wybrać jeden czy drugi procesor. Pamiętajmy też, że różnica nawet jeszcze bardziej się zaciera w momencie, gdy zdecydujemy się zwiększyć rozdzielczość, przykładowo do 1440p, a już na pewno spotkamy się z bottleneckiem ze strony karty graficznej w momencie, gdybyśmy chcieli grać w rozdzielczości 4K. Myślę, że tutaj kluczowe w wyborze procesora będzie ich cena. Na ten moment Ryzen 5600X kosztuje prawie 1550 zł, a i5 11600K kosztuje około 1200 zł. Więc gdy uwzględnimy w tym wszystkim cenę, ta i5 nowej generacji wypada naprawdę całkiem kusząco. Jednakże musimy pamiętać o tym, że gdybyśmy przykładowo chcieli skorzystać z podkręcania takiej i5, no to musielibyśmy zainwestować w nieco lepszą i droższą płytę na chipsecie Z590. Więc tutaj to takie porównanie 1:1 niekoniecznie musi być, ale to już rysuje nam całkiem niezły obraz. I powiem Wam, że ja na przykład niesamowicie jestem ciekawy procesora i5-11400F, który ma kosztować poniżej 800 zł. I myślę, że to jest procesor, który może całkiem nieźle namieszać na rynku. Natomiast jeżeli chodzi o samą i9, tutaj już nie mam tak pozytywnej opinii, jak mam być szczery. Moim zdaniem poszedłbym tak daleko i powiedział wręcz, że ten procesor wydaje mi się, że nie powinien w ogóle powstać. Co za tym idzie, i9 11 generacji jest praktycznie identyczna jak i7. Różnice są naprawdę bardzo niewielkie. Tak na dobrą sprawę jedyna znacząca różnica to to, że i9 ma o 100 MHz wyższy zegar i Thermal Velocity Boost, co de facto przekłada się na to, że mamy 200 MHz różnicy. Więc można sobie kupić i7 11 generacji i podkręcić je po prostu o te 200 MHz. I bardzo żałuję, że w preskicie, który ja otrzymałem, tej i7 nie było, bo tak to mógłbym dać swoje ostateczne zdanie, a tak to niestety nie mogę. Póki co. Żeby było jeszcze gorzej, okazuje się, że w takim Cinebenchu R20 przykładowo i9 poprzedniej generacji jest w stanie zdobyć trochę więcej punktów. Nie jest to jakaś kosmiczna różnica, ale mimo wszystko, więc może się okazać, że i9 starszej generacji będzie w niektórych zastosowaniach trochę szybsza niż i9 nowszej generacji.
To jest bardzo dziwny regres. Dlatego jeżeli ktoś z Was się napala na i9, to raczej celowałbym w i7. A na dobrą sprawę, jeżeli składacie kompa do gier, to myślę, że i5 będzie dla Was wystarczająca, bo jak sami widzieliście, te różnice w grach są naprawdę marginalne. Jeżeli chodzi o temperatury, to tak, korzystałem z chłodzenia MSI Core Liquid K360, które ma 360 mm chłodnicę, więc jest to naprawdę wypasione chłodzenie. Natomiast temperatury i5 i dziewiątki są naprawdę całkiem niezłe, co daje mi podejrzenia, żeby sądzić, że dziewiątki te 11 generacji nie będą się grzały na potęgę. Natomiast jeżeli chodzi o zgłoszony pobór mocy, to okazuje się, że i5 11 generacji lubi sobie zjeść zdecydowanie więcej prądu niż jej poprzednik, tak więc jeżeli planujecie się wyposażyć w te procesory, to kupcie dobry zasilacz. Chciałbym tutaj jeszcze wrócić do tego nieszczęsnego kontrolera pamięci i tej całej opcji Gear 1 i Gear 2. Generalnie Intel trochę namieszał. Jeżeli macie możliwość na swojej płycie wymusić Gear 1 i zastosować XMP i wszystko działa bez problemu, to trzymałbym się po prostu tej opcji. Natomiast nie do końca wiadomo, jak to będzie wyglądało w przypadku nieco tańszych płyt głównych i tutaj już wchodzą nam takie rzeczy, że na przykład i9 na trybie Gear 1 jest w stanie utrzymać te 3200 MHz, natomiast pozostałe procesory, czyli i7 i i5 na Gear 1 pracują z częstotliwością 2933 MHz. Nie jest to duża różnica. Ja też posprawdzałem Gear 1 i Gear 2 na przykładzie właśnie i5. No i powiem Wam, że tak, no różnice w Cinebenchu takim R20 są, ale są one naprawdę bardzo marginalne. Gdy weźmiemy sobie grę taką jak Assassin's Creed Odyssey, no to różnicy na dobrą sprawę nie ma, powiedziałbym w granicach błędu pomiaru. Natomiast w przypadku Counter-Strike Global Offensive, który jest mega procesorowy, no są delikatne różnice. Ale myślę, że w codziennym użytkowaniu nikt z Was się nawet nie zorientuje, czy procesor pracuje w trybie Gear 1 czy Gear 2. Ale mimo wszystko myślę, lepiej ustawić Gear 1, jeżeli macie taką opcję. No i taki to ten test nowych procesorów. I piątka, myślę, ma szansę naprawdę namieszać na rynku pod warunkiem, że faktycznie będzie dostępna. Bo jeżeli będzie dostępna i będzie lepiej wyceniona niż Ryzen 5600X, myślę, opcja godna rozważenia. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.